akumulatory Moretti, w skrócie. No, ogólnie już on jest pod ładowarką chyba 6 godzinę, ale wcześniej stał całą noc, wcześniej błąd wywaliło. Ciągle jest etap, że próbuję go naprawić pulsującym prądem. Nie wiem, czy to się uda, jak znowu wyskoczy kontrolka, to pewnie go zwrócę. Akumulator ma, przejechał chyba 3 godziny, bo było dużo przerw w motocyklu, nowy regulator. Nie chcę mi się rozbierać motocykla, ale tutaj mamy stary. Kable i wszystko inne miałem na wierzchu, więc sobie posprawdzałem wszystko. Podłączone oczywiście odpowiednio, no dziwnie by było, jakby w ogóle odpalał na źle podłączonym. No jak widać oczywiście się rozjebał, że tak powiem. Ogólnie wcześniej miałem Unibata i mi się rozwalił przez regulator. Taką o tanią Chinę też miałem, nie wiem jaka to jest marka, super inteligent. Huawei Power, może to jest od Huawei, możliwe. Ten też jest, widać, że jest rozsadzony przez regulator. No ale ten, co się teraz, to już ma sprawny regulator, także no lekka kraksa można powiedzieć. Myślałem, że Moretti ogólnie nie będzie takie złe, bo miałem cylindry i inne w ogóle części silnikowe, więc nie sądziłem, że akumulator będzie zły. Zaoszczędziłem między na przykład takim Unibatem niewiele, bo tylko kilka złotych, mniej niż 20 zł z tego co pamiętam, a kupiłem go głównie dlatego, że rozmiar mi tutaj pasował najlepiej z wszystkich, które były w ofercie pewnego sklepu. Nie będę go oczerniał, chyba że nie przyjmą mi zwrotu, to chuj, to będzie kurwa filmik. No ale bardzo średnio wygląda ta sprawa. Mam nadzieję, że się naprawi, albo chociaż, że przyjmą mi gwarancję lub wyślą nowy, no bo no średnio to wygląda, trzeba przyznać, średnio. Także jakbyście chcieli jakiś akumulator kupić, to raczej Unibata albo Warte. Warte miałem 3 już. W samochodzie też są takie, jest 7 w dużych i nigdy na się nie zawiodłem. No i tyle w sumie co chciałem powiedzieć. Także ogólnie no nie polecam akumulatorów Moretti. Może mi się przytrafił jakiś wadliwy egzemplarz. Możecie sobie powiedzieć, jeśli mieliście akumulator Moretti. Exidy też miałem, one dobre są. Ale no Moretti to kicha, jak można zauważyć. No, nówka, akumulator, wszystko nowe, nic nie zniszczone. On raz tylko został włożony, no ile on tam, 3 godziny przyjechał, tak naprawdę po 5 godzinach od włożenia się rozwalił, jakoś tak o nie. No także kicha, bardzo wielka kicha. Sprawdzałem parametry i to jest nawet większy niż chyba powinien być, w sensie do 500 powinno być 11, aha, a tutaj jest 450, ale podobno tu jest jeszcze mocniejszy stator, więc 11 powinno wystarczyć. Ciągle na 10 albo na 9 jeździ, no ale jak widać, kicha. No, jak włożyłem, to nie było problemu, potem się rozjęło, także lekka kraksa można by rzec.